Łazęcie to była nowa statwiczyba, z tyłu już te kusi nie widział, to sto raz rygło. Kap na dziwę własne dełon, z tyłu kusi nie ospał krył, i z tyłu ziemię nos wydało. Człowieku podziemnym korytarzem, biegnie człowieku, może ci się coś przydarzy. Uwezy człowieku na podziemne potyknięcie, uwezy człowieku, korzenie rozwisają nad głową korytarzu, jak idziesz. Uważaj człowieku, w podziemiu naszym agroturystycznym mamy tutaj kasę, ale rośnie w dół, a nie do góry. Uważaj, masz ziemię, a nie chmury na niebie. Dobry wieczór Państwu. Jest oczywiście... Czy było szereg pytań, dlaczego nie było radiowizji przez 2 tygodnie? I rzeczywiście podziemie agroturystyczne, a właściwie podziemna agroturystyka, można powiedzieć, są za to odpowiedzialne. Chociaż nie chciałbym nazywać to odpowiedzialnością, bo to są rzeczy bardzo cenne, o których chciałem opowiedzieć. Rzeczywiście agroturystyka podziemna w tej chwili to jest zupełnie nowy trend w agroturystyce. Jest owiany troszeczkę nimbem takiego nieporozumienia, niezrozumienia, może niedopowiedzeń, mało się o tym mówi, ale rzeczywiście rozwija się to wspaniale, tylko właśnie w sposób podziemny, dlatego tego może nie widać. Otóż ja spędziłem 2 tygodnie właśnie w takim podziemiu agroturystycznym, w agroturystyce podziemnej i tam rzeczywiście nie ma żadnego zasięgu, jest człowiek kompletnie oddzielony od świata, nie ma, żadne fale nie przenikają, ani radiowe, nawet promieniowanie słoneczne nie dochodzi. Jest rzeczywiście ciemno, wilgotno, ale jest niezwykle swojsko. Tam ci wszyscy gospodarze, a to już jest kilkadziesiąt gospodarstw podziemnej agroturystyki w Polsce, oni dbają bardzo o to, żeby człowiekowi mimo rzeczywiście tego podziemia, mimo tej wilgoci i tych korzeni, które zwisają, które jak się za chwilę okaże, jak Państwu powiem, no, mają niezwykle też ważną rolę w podziemnej agroturystyce, żeby było ludziom miło. Dlatego jak już tylko się rozpoczyna tę przygodę, dostawia się wszystko praktycznie u góry. I samochód, i bierze się tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Oni mówią, wszystko jest, jedzenia też nie bierzcie. I jak się zostawia, to jest takie miejsce, no nie chcę na razie zdradzać, bo to są wszystko jeszcze takie troszkę utajnione rzeczy, oni nie mają zgody, jest szereg zgód wymaganych, ale powiem, że to jest mniej więcej taka, to jest okolice, no nie chcę za dużo mówić, ale taka południowa Posoczyzna i tam właśnie jest to największe gospodarstwo podziemnej agroturystyki, to właściwie jest szereg gospodarstw, oni też nie chcą o sobie wiedzieć za bardzo, bo jakby wiedzieli, to mogliby się inni dowiedzieć, no to jest tajemnica po prostu. Zostawia się na takim parkingu samochody, one są natychmiast przykrywane takimi połaciami, smoła, wiklina, trawa, liście, wygląda to bardzo naturalnie. Nie używają kompletnie siatek maskujących wojskowych, to jest niedopuszczalne. Za bardzo to się jakoś tak by kojarzyło jednak z jakąś taką właśnie z działaniami obronnymi, czy może agresywnymi. Zdecydowanie jest to wszystko w eko, bardzo eko, nawet takie skrzynie są tam na bagaże wkopywane w ziemię, żeby zostawić ten nadmiar bagaży. No nie wolno brać krzesełek turystycznych, leżaków, nie wolno brać bidonów żadnych, nie wolno brać kompletnie takich sandałów normalnych, po których się chodzi nad ziemią, właściwie na ziemi, też nie wolno. Nie wiadomo dlaczego, ale to jest zakaz. Nie wolno brać żadnych urządzeń elektrycznych, czyli lokówka, toster,
niemożliwe zupełnie, tym bardziej, że tam są pewne kłopoty z prądem, to się tylko dzieje w momencie, kiedy rzeczywiście jest jakieś są wyładowania atmosferyczne, wtedy można troszkę zasilić jakieś, jakby ktoś przemycił, no niektóre są dozwolone, no dozwolony jest mikser na przykład i malakser, można wtedy podpiąć, oni mają takie złącze i wtedy, jak są, tak to mniej więcej słychać pod ziemią, ładowania, oni to ściągają w jakiś sposób. Zresztą jedynie właśnie podziemni agroturystycy potrafią to ściągać, bo normalnie człowiek nie potrafi tej kumulować energii. Oni potrafią, bo mają, no można powiedzieć, jakieś nawierty, odwierty i właśnie zbierają tę energię i wtedy można zrobić malakserem, coś ewentualnie można zmiksować. Na to jest zgoda. Więc na początku było bardzo dziwnie. Ja tam byłem z rodziną i ze znajomymi. I mówimy, czy to jest tutaj. Nie wiedzieliśmy do końca, jak to jest. I rzeczywiście na początku właśnie słyszeliśmy tę muzykę. Ona z podziemi się dobywała. I taki śpiew. Chodź za turystu, chodź, nie pomyliłeś siebie, tu jest lepiej niż w niebie, do ziemi wchodź. Tak zaśpiewali jacyś tacy ludzie, no okazuje się, że właśnie klarnet jest tam popularny, ponieważ nie mają klarnetów prawdziwych, więc używają takich, można powiedzieć, odpowiedników klarnetów, no więc my nasłuchujemy, co się dzieje, a oni dalej... Już blisko, już blisko, już blisko, chodź tu do mnie, mysko, jestem kot. Takie trochę może niefortunne, no bo kot wiadomo, że może się pożywić myszką, ale pokazujący ten kierunek, co wydaje się dosyć, no dosyć wydaje też takie no cenne, że ten kierunek był pokazany. I wtedy my z grupą, i nagle oni mówią tak, padnij! I rzeczywiście wtedy, tutaj teraz, ona się bardzo boi, loko, więc spadła, ale rzeczywiście padliśmy i teraz było, nasłuchujcież, nasłuchujcież! I wszyscy żeśmy musieli uszy przyłożyć do darni, bo oni mówią, dodarnij ucho, dodarnij! I rzeczywiście dodarni żeśmy ucho przyłożyli i słyszeliśmy takie wskazówki, jakby tykanie zegara i wskazówki, w którą stronę iść. To był południowo-zachodni taki kierunek. Więc żeśmy tak się czołgali i nagle pierwsze z nas, oczywiście z przodu były zawsze najmniejsze dzieci, wpada w taką dziurę, to my od razu za nim, no bo trzeba ratować dziecko i to było to wejście. Do tej pory nie wiemy, w którym to było miejscu. Na początku jest ciemno, człowiek się musi przyzwyczaić, jest też tak trochę wilgotne, jest mnóstwo dżdżownic, bo tego sobie nie zdajemy z tego sprawy, one naprawdę żyją w ziemi, więc jest takie wrażenie jednak jakiejś obecności, w gruncie rzeczy przyjacielskiej, no bo dżdżownica no, krzywdy nie zrobi, więc tak się, dzieci trochę płakały, ale tak trochę się przeciskaliśmy i to już był koniec zasięgu. To na szczęście nie był wtorek, ale z drugiej strony potem było jeszcze głębiej, więc dalej nie było zasięgu. I już jak byliśmy przeciśnięci, to znowu jest ten głos. I taki podświetlony, jakimś takim, no czymś wiadomo, to nie były świetliki, ale tak imitowało to świetliki, właśnie klarnecista wyszedł i śpiewa chodźcie, podążajcie za mną, chodźcie, podążajcie. No i podążyliśmy, prawda, z tym. I później przyszedł taki drugi i on mówi tak, bagaże. W sensie, że trzeba było te bagaże niewłaściwe oddać, ale wiedzieliśmy niby, które trzeba zostawić, ale części nie zostawiliśmy, tam były takie, no dzieci wzięły jakieś takie no, elektroniczne zabawki i oni mówią zakopujcie i te wszystkie rzeczy niedozwolone, żeśmy musieli zakopać w takim imbryku, to był taki imbryk mocno rozgrzany i to do tej gorącej wody, żeby nie było odzysku, żeby to naprawdę poszło w niepamięć, to się tam zagotowało, zafurczało. I wiadomo, że już tych bagaży nie mamy. Później nam sprawdzili bagaże w taki sposób organoleptyczny, to znaczy mieli takie organy, taki rodzaj organów i oni po prostu leptycznie sprawdzali, czy coś tam jeszcze mamy w plecakach, w torbach. No ktoś miał walizkę na kołach, to było w ogóle, tam się śmiali oni i to była taka, nawet oni się śmiali w taki sposób. Ła, ha, 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 co to walizka ma? Ła, ha, ha, co to walizka ma? Naprawdę dziwne wrażenie, bo człowiek jest pod ziemią, słyszy niby polską mowę. Kto to są ci agroturystycy podziemni? No nie wiemy tego jeszcze, ale no, no jakby chęć poznania. Dzieci płaczą, cały czas płaczą, no bo to jest dziwne. Mówimy, uspokójcie się, to jest przygoda, to są wakacje, jest wspaniale. Nic się złego nie stanie, no ale dzieciom się tego nie wytłumaczy. Była też taka tam grupa znajomych z Wolbromia, to oni mówią, my chcemy do Wolbromia, a ci mówią, nie ma już do Wolbromia powrotu, nie ma już do Wolbromia powrotu, nie ma, mówię, nie ma. I oni nie mogli też do Wolbromia, bo chcieli uciekać. To byli ludzie, no, po prostu, nie chcę mówić tchórzliwi, ale z dystansem do tego. No i w końcu przechodzimy i mówią, i jest grupa kobiet, takich w wieku nieokreślonym, bo było jednak szaro, i one śpiewają. Posilcie się, teraz czas na posiłek jest, posilcie się, rwijcie korzenie.
bardzo ciekawa rzecz, bo jak się można domyślać, w podziemnej agroturystyce interesujące jest to, co rzeczywiście, a komu się w ogóle było posilać? My byliśmy w stresie, chcielibyśmy jakiś lokal najpierw gdzieś spać. Nie, posiłek najpierw. Bo rzeczywiście podziemna agroturystyka ma tę przewagę nad naziemną, że wszystko się wykorzystuje, co jest pod ziemią. Czyli mamy, oni mają całe plantacje, one są tajne, naziemne, ale je się korzenie, a podobno korzenie mają najwięcej witamin, najwięcej witalności, korzeń skrzypu i korzenie pomidorów. Ludzie się zachwycają, pomidory, owoce czy coś, bzdura, ja jadłem korzenie pomidorów, tylko muszą być rwane świeżo i bezpośrednio zębami szarpane z darni tej podziemnej. W związku z czym muszę powiedzieć, że naprawdę no to jest wstrząsające, bo dzieci też nie dosięgną, trzeba było te dzieci podnosić, one zębami te korzenie pomidorów musiały wyszarpywać, to z kolei wchodziło w szczeliny międzyzębowe, a oni mówili tak, znowu była taka grupa takich kobiet w takich kitlach, prawdopodobnie jakiś taki oddział może lekarski i śpiewają tak, nie przejmujcie się, nie przejmujcie się, nie przejmujcie się, to się wszystko wypłucze. Że się nie przejmować tymi właśnie, ale dzieci rzeczywiście wyglądały strasznie, bo oni to mają po prostu mniejsze, jakby drobniejsze szczeliny dzieci i to widać, dorośli spokojnie z tych szczelin sobie to ale korzenie pomidora polecam serdecznie, ale muszą być świeżo rwane z podziemi. Oni wszyscy wykładają, jak się potem okazało, te podziemne korytarze podziemnej agroturystyki podziemną agrowłókniną. I ta agrowłóknina jest tą tajemnicą. To jest niby, tak się mówi, ekologiczne wszystko, ale agrowłóknina do końca nie wiadomo, czy to jest takie, wiedzą Państwo. Tutaj trzeba być trochę, mieć dystansu. Ja nie pytałem, nie chciałem niesnasek, ale rzeczywiście przez tą agrowłókninę przechodzą te korzenie i można je pozyskiwać, nie uziemiając sobie twarzy. Bo jak człowiek uziemi sobie twarz, to czy nawet przy piorunie jakimś, to i tak nie pomoże, tylko będzie brudna po prostu. W związku z czym to było pierwsze spotkanie, to pożywienie. No niektórzy nie chcieli, mówią, że nie jedzą czegoś takiego. To była cisza wtedy, no to my mówimy, jedz Marian, to był taki Marian. On nie chciał, on mówi, ja musi mieć mięso. Marian, tu nie ma mięsa, jak ci mięso, to dostaniesz dżownicę. On mówi, mogą być dżownice, ale tam nie wolno jeść dżownic, bo są chronione w całości w podziemnej agroturystyce. Nie chciał jeść tych roślin, bardzo cierpiał, ale się okazało, że wiadomo, roślinami nie są grzyby i oni tam też mieli grzyby. To o tym powiem dalej. Była taka podziemna huba, to myślę, że Mateusz Słyk by świetnie to opisał, co to była. To była taka huba, która wyglądała jak odwrócony prawdziwek. To znaczy z góry miała gąbkę, a ten jakby kapelusz miała właśnie na spodzie, więc nie było go widać. Ta gąbka była dziwna. Oni używają jej do mycia zresztą. Jest jednorazowa, bo dość się tak rozciapruje, ale ponoć świetnie wyciera wszystkie elementy jakieś takie z organizmu. W związku z czym, no rzeczywiście ten Marian w końcu znalazł tamte, już uprzedzę te fakty, te podziemne huby, to są tak zwane huby Marszala. Nie wiadomo dlaczego Marszala, ale no taka jest nazwa. I on po prostu je mógł zjeść i sobie zrobił z niej taką sałatkę. Niby mówię, Marian, sałatka, przecież ty nie lubisz warzyw, a nazywasz sałatką z grzybów, a co mam mówić, grzybatka? Takie głupie żarty, no Marian specjalnie tam jakoś tam, no nie był może lotny, ale rzeczywiście ta grzybatka przypadła nam do gustu i mówili, Marian, jedz swoją grzybatkę, a myśmy te, no i pierwszego dnia byliśmy, bo to jest wszystko wędrowny obóz, to nie są jakieś wakacje statyczne, więc mieliśmy to przejście przez to ukorzenienie pomidorowe i pozyskiwanie pomidorów, a potem no nocleg. I to było bardzo ciekawe, bo tam się rzeczywiście jest rodzaj takiego rozświetlenia, prawdopodobnie to są jakieś azotowe bakterie, które na korzeniach świecą, więc człowiek po jakiejś chwili się przyzwyczaja i zaczyna w tym półmroku się orientować. Ja mam podejrzenia, że ta agrowłóknina też jest troszeczkę taka, no trzeba sobie powiedzieć jasno, może ta agrowłóknina jest też czymś tam, to nie jest takie, jak mówię, do końca ekologiczne, to bym był ostrożny, tak? Więc jest taka poświata i się idzie. W zasadzie nie ma przewodnika, tylko widzi się taki ciągnięty na linię, taki, trudno powiedzieć, taki wiecheć, taki pompon, za którym się podąża, prawda? I jest tylko taki głos, nie wiem, czy mają jakiś system głośników, czy to się właśnie roznosi w tych korytarzach, idziecie spać, idziecie za mną, idziecie. No więc idziemy tą drużyną, tą grupą, tam mówię, znajomi, ten Marian też, dzieci, no cała rodzina, trochę zmęczeni, bo się idzie w ziemi, ale ta ziemia jest ubita, już to nie jest tak, że człowiek grzęźnie czy coś, ale tych sandałów nie wolno mieć, być może z tego, że ktoś miał ukradkiem rzeczywiście przemycił sandał i mu się tak przyssał, nie? I była taka sytuacja, że nagle tak odessał się z tej, taki, właśnie z takim pluskiem,
nie potrafię tego dźwięku teraz wydać, ale i to zwróciło uwagę, pompon się zatrzymał i wtedy zobaczyliśmy twarzą w twarz, bo jak się już oczy przyzwyczaiły, pierwszego podziemnego, no agro, może nie turysta, ale agrogospodarza. To było piorunujące wrażenie. To normalny człowiek, w zasadzie normalny człowiek, mężczyzna w wieku lat około 46, 45,5 gdzieś w tych granicach, miał takie włosy trochę rozczapierzone, oczy miał bardzo małe, bardzo takie przymknięte, ale niezwykle jakieś takie wyraziste i się do nas odezwał wtedy już normalną mową i mówił tak: ludzie, jeżeli jeszcze raz usłyszę dźwięk szandała wydobywającego się z ziemi, wy wszyscy wylatujecie. No tośmy się wściekli, nie na niego, tylko na osobę w sandałach. Mówiliśmy, a nie mówiliśmy, że nie wolno w sandałach? A nie mówiliśmy, że nie wolno? No i rzeczywiście to nie był Marian, to był taki Łukasz z Torunia. On powiedział: przepraszam, przepraszam. No tamten agroturyst, podziemny agrogospodarz powiedział: wybaczam. I poszliśmy dalej. I mówi: tu będziecie poszlegać. Mówimy: czemu poszlegać? Oni nie używają niektórych słów, ponieważ tych, które się wiążą z ziemią bezpośrednio, żeby polegać, można na ziemi, prawda, legnąć. A ponieważ to jest pod ziemią, oni nie mogą wymówić, to jest ich etos, ich w ogóle zasady, więc oni mówią, zmieniają trochę, mówią poszlegać. Myśmy zrozumieli, ale teraz głupio ktoś zapytał, czy mamy odwrotnie spać w takim razie na suficie? A on mówi tak: nie szczęszcześmy kosmonautami, prawda? Tak jakby kosmonauci odwrotnie. Niesłusznie ludzie myślą, że kosmonauta się przypina, bo jakby się odpiął, to by się do przodu przewrócił. To nieprawda, on po prostu ma góra-dół, dla niego nie ma znaczenia. A jednak w podziemnej agroturystyce góra-dół bardzo ma ogromne znaczenie. Więc przygotowali nam taką komnatę. I to było bardzo ciekawe, bo tam puścili taką, ponoć pierwszy człowiek, który w ogóle zrobił taką muzykę agroturystyczną, to był taki krewny Klausa Schulze, nazywał się Liriot Schulze, Liriot, bo tak nazwał go Klaus, i taka muzyka się zaczęła dobywać. Myśmy się bardzo zdziwili, tam to nie pasowało, prawda? I skąd się ona dobywa też? Tam nie może być elektroniki, a może właśnie agrogospodarze mogą, a agroturyści nie. I taki śpiew się dobył wtedy. Schlaf gut, schlaf gut, schlafen. I oczywiście natychmiast zaczęliśmy zasypiać. Agrogospodarz gdzieś tam zniknął i czuliśmy się świetnie. Po pierwsze wilgotność powietrzu, te korzenie, które też mają jakieś tam swoje, prawda, wydzielają świetne ziołowe, jakieś takie aromaty. To wszystko jest przesiąknięte tymi dżownicami, tym takim zwierzęcym fetorem, ale takim naturalnym. To nie tak jak idziemy na wieś, że koni, mówimy, ale pięknie, stajnia. Nie, to jest coś zupełnie innego, to jest coś o wiele ważniejszego. Tam przyjeżdżają turyści z całego świata. Amerykanie, Brazylijczycy, Australijczycy, Wietnamczycy, ci z tej takiej dużej jaskini, co, bo było, że nie miałem tą dużą jaskinię w Wietnamie, że odkryli, że się nią idzie setki dni czy miesiące i oni mówią, to jest nic, ta jaskinia w porównaniu z tą agrowłókniną, w sensie agroturystyką podziemną. To mówią Wietnamczycy właśnie. I nawet Wietnamczycy zrobili taką pieśń, ja się trochę im dziwię, która obrazuje jakby wartość tej podziemnej agroturystyki. Ja nie chcę na razie namawiać, to są na razie raczkujące projekty w tej chwili w Polsce, ale warto na to zwrócić uwagę. Więc ta pieśń wietnamska, nie wiem, czy mi się uda ją w tej chwili tutaj wykonać Państwu, ale jest bardzo piękna, opowiada o tej właśnie przewadze tej podziemnej agroturystyki nad tą jaskinią wietnamską. Posłuchajmy. Czym jest nasza jaskinia, jakby czym jest nasza jaskinia w obliczu właśnie tej agroturystyki? Nie mamy w naszej jaskini w Wietnamie agrowłókniny, a tutaj jest. A jaka najse,
Gdybyśmy mogli wszyscy tutaj przyjechać. Adjanajhimana, ale nie możemy, bo są pewne przeciwności. Coś w tym stylu. I na końcu jest taka pochwała już tej agroturystyki bezpośrednia, czyli... Czyli cudowna, cudowna agroturystyko podziemna, coś w tym stylu. Także do tego stopnia. Czyli proszę Państwa, jeżeli ktoś się dowie, bo to tylko pocztą pantoflową się roznosi, gdzie są te podziemne agroturystyczne wczasy, tylko wtedy można. Ja mogę paru osobom zdradzić, ale to trzeba przez pewne kody, system szyfrów się, bo na razie to, jak mówię, jest wszystko nielegalne. I to jest pierwszy dzień, tak? Czyli żeśmy przeszli, najedliśmy się tych korzeni pomidorów, Marian nie jadł, Jovnis też nie jadł, ale następny dzień już był ten grzyb odwrócony, ten prawdziwek, ta huba, czyli ta marszala, huba marszala, czy grzyb marszala, nie pamiętam. I jest moment, kiedy budzimy się rano. Normalnie człowieka budzi co? Światło słoneczne. A tam tego światła nie ma. Ale agrogospodarze są bardzo mili i mają imitację światła słonecznego. Co jest w ogóle zupełnie wzruszające, można powiedzieć. Mianowicie w pewnym momencie, jak my się tak już nie wiemy, która jest godzina, bo zegarki są zakazane kompletnie, bo mamy żyć z rytmem ziemi. Ona się toczy, prawda? My tego mamy to odczuwać, jak ona się toczy, jak ona się przetacza. To nie, że jakiś tam będziemy patrzeć na... nie, mamy czuć toczenie. To jest też bardzo ważne. I nagle, w pewnym momencie, właśnie jest ta imitacja słońca. Coś wspaniałego. To jest taki papierowy, z Brystolu wycięty, żółty taki okrąg, zdobiony takimi niby ludowymi wzorami. Tam są takie jakieś pajączki narysowane, jakieś takie podziemne, takie węzły dżdżowniczne, takie elementy, takie bardzo, prawie celtyckie, ale nie do końca. I dlaczego to świeci, myślimy, nie? Jak to się dzieje? Otóż agrogospodarz taką mocną latarką na ten taki dekiel z tego kartonu, z tego Brystolu świecił. No to było dla nas piękniejsze niż każdy wschód słońca, bo człowiek był spragniony tej jasności. Ale on później powiedział, nie możesz wam być więcej, tylko na rano. To znaczyło, że nie może być tego więcej, tylko rano może być takie światło. No myśmy się zgodzili i tak było pięknie. Ktoś zrobił zdjęcie. Aparat analogowy wolno było mieć, ale nie mogliśmy go wywołać, więc nie mogliśmy się cieszyć jakby tym. Potem się okazało po wyjściu, że był za krótki czas naświetlania i nic nie wyszło, bo nam się oczy przyzwyczaiły, a aparatowi się kompletnie nie przyzwyczaił obiektyw. No aparatowi się nie przyzwyczai, a człowiekowi się przyzwyczai. Tu jest przewaga człowieka nad aparatem, myślę, bardzo poważna. I w tej sytuacji mamy taką rzecz, że się rozpoczyna nowy dzień. No i teraz co robić, nie? No bo czasy miały być cudowne. Dzieci trochę marudzą, że nie ma zabaw, ale już się oswoiły, już nie płaczą. Marian już powoli przyzwyczaja się, że nie będzie mógł jeść. Potem się pojawia ta huba marszala, więc on zjada, to było w połowie następnego dnia, ale nagle okazuje się, że idziemy znowu za tym pomponem ciągnionym, idziemy do takiej dużej komnaty. I to było dla nas szokujące. Można powiedzieć podziemne miasto. I wtedy dopiero zobaczyliśmy agrogospodarzy uśmiechniętych. Każdy świecił sobie czym miał, jakimś łuczywkiem. Ktoś miał latarkę tak na twarz. To wyglądało niby groźnie, ale widzieć człowieka, gospodarza, to człowiek się naprawdę cieszy z każdej. Więc się świecili tak na buzie. No całe rodziny, to kilka takich wsi podziemnych. I oni zrobili dla nas takie przywitanie. To był, naprawdę tego się nie zapomni. Mieli takie ziemne ławy zrobione, bo tam nie wolno mieć żadnych rzeczy ani drewnianych, nie. I z korzeni tych roślin niejadalnych uplecione takie stołki, stołeczki, leżaczki, to wszystko, myśmy tak siedli i oni, wyszedł taki ich, można powiedzieć, wójt, ktoś taki, i taką przemowę walną, ale tak z grubej rury powiedział tak, witajcie ludzie, teraz macie najlepszy czas waszego dnia. Dziwnie powiedział, tak myśleliśmy, czy on ze Stanów jest, może, bo tak dziwnie akcentował. I zapytał go ktoś, chyba ten Marian, mówi, przepraszam, czy pan może był w Stanach? Mówi, nie macie tego mówić, człowieku. Tak powiedział, czyli jakoś go to ruszyło. Nie chcieliśmy tego tematu poruszać, potem się okazało, jaka jest ta historia. I on mówi, witajcie ludzie, teraz wszyscy, cieszcie siebie. I myśmy się zaczęli cieszyć, a mój mało,
I te kobiety tak, też mówią, mało, mało, się mówili, o co chodzi. I te kobiety śpiewano, mało, mało, cieszcie się mocniej, cieszcie się mocniej, dostępujacie radości. Cieszcie się mocniej, cieszcie się mocniej, dostępujacie radości. Radości dostępujacie, czato, cieszcie siebie. Radości dostępujacie, czato, cieszcie siebie. Więc my, ha, 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 oni, mało, mało, mało wam się ucieszało, mało, mało. Mało wam się ucieszało! No myśmy jeszcze próbowali, a ten wójt mówi, nie cieszycie się dostatecznie dobrze, nie podoba mi się to, ale i tak bądźcie mile widziani. I potem kobiety, takie osobne kobiety, w takich strojach podziemnej akroturystyki, tu się nie należy spodziewać specjalnych fairy barw. To są takie łachmany, takie jakby szmaty, ale pięknie udrapowane. Jest w tym pewien styl. To jest w dużej mierze zrobione też z tych korzeni. Niektóre mają przemycone też materiały nadziemne, ale jednak to jest takie łachmaniarstwo, ale w takim świetnym stylu i one taki taniec zrobiły. To było coś niebywałego, ja czegoś podobnego nie widziałem. One się obracały, wirowały, a ta, ponieważ ta agrowłóknina niedokładnie jest w stanie niestety oddzielić tę ziemię od tej komnaty, więc zahaczały tymi szmatami swoimi podczas wirowania, więc dokładnie wszystko było opruszone tą ziemią, ale to miał cudowny wyraz, bo w tym czasie to było zamierzone w ogóle, bo na końcu tych takich szmat, płachty miały takie jakby koraliki zrobione z takich obsuszonych dżownic, bo obsuszona dżownica to jest bardzo twarde, bardzo twarde. Oni tam nawet prowadzą pewne rodzaje dzieci, wojny na obsuszone dżownice. I ten taki pył, ten taki wir tego oświetlony przez właśnie, nie wiadomo co, przez te łuczywka, no spowodował, że byliśmy, oczywiście dusiliśmy się, kasłaliśmy, ale czuliśmy się naprawdę szczęśliwi, że naprawdę nas przyjęli czym mogli. I potem jak był ten występ, to ten gospodarz powiedział, teraz mówcie, co chcecie. No to dzieci mówią, że chcą różnych rozrywek elektronicznych. On mówi, nie mamy elektronicznych rozrywków, nie warcie się mówić. Dzieci się zaczęły śmiać, on mówi, gęba! Nie powiedział zamknąć gębę, bo oni nie używają w ogóle takich ordynarnych słów jak zamknąć. Powiedział gęba i dzieci od razu cisza. To też jest ciekawe. I jest tak, a tu dorośli, co byście chcieli? A wy dorośli, co byście chcieli? Myśmy mieli pewien problem, bo nie widzieliśmy, że będą cudowne w czasy podziemnej agroturystyki, ale co możemy chcieć? No trochę nie wiedzieliśmy. No chcielibyśmy jakby, żeby było fajnie, żeby było ciekawie, ale no nie było jakby no możliwości wyobrażenia sobie, co to jest. Więc ktoś tam się, chyba ten Marian, zgłosił, że on powiedział, i ja bym nie chciał jeść tych korzeni. I to było straszne, bo wtedy to jest tak, jakby ktoś powiedział, przychodzą do was goście, tak? Robicie najlepszy obiad, no na Śląsku to uchodzi za najlepszy obiad, rolada z kluskami, taki najbardziej rdzenny, prawda? Rolada, czyli gdzie indziej mówią zraz, ale zraz się zdarza, że jak się z kolei gdzieś indziej w innym rejonie zamówi, to on jest mielony, to nie jest właśnie rolada, więc rolada to jednak nie jest zraz. I tak ktoś powiedział, nie chcę tego jeść, nie? To jest skandal. Albo w innym rejonie, na przykład w Żyrardowie, jak flaki podadzą w takiej misie, i się powie, no nie chcę jeść, po prostu nie chcę tego, no to też jest afront. W związku z czym trzeba bardzo uważać, no ale Marian co powiedział, to powiedział, że nie chce iść tych korzeni, no więc wtedy kulinarze, to nie są kucharze, oni mają wszystko troszkę odwrotnie, czyli też w takich innych ubraniach, tak jak kucharz ma tę czapkę do góry, to oni mieli z brody, im zwisały takie czapki w dół kucharskie. Dość ciekawe. Po co to? W sumie nie wiem, ale to się potem wyjaśniło. I ci kulinarze przyszli z takimi wielkimi łychami zrobionych z korzeni drzew iglastych i zaczęli mu tak koło ucha tak stukać. Tego się nie da. To był tak mu walić. A to rezonowało, bo tam mieli taką blachę jeszcze. Skąd mieli blachę, nie wiem, ale mieli. I Marian zaczął zatykać uszy i krzyczeć. A oni na to, a dobrze ci tak. Ale Marian był twardy. I tak powiedział, że tylko może zjeść grzyba i rzeczywiście załatwili mu tam właśnie tego dnia w połowie tę hubę Marshall, grzyb Marshalla. I jakby z Marianem to było już jakby tyle, on już się nie wychylał, ja tą hubę cały czas, a my na to pytanie, co byśmy chcieli, no dalej nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. I w końcu, no ktoś się, taka kobieta, taka właśnie z Łomży, tam się zgłosiła, czy może zabrać głos, a ten, możesz zabrać głos, czemu pytasz mnie?
To było dosyć dziwne, bo na początku było tak dosyć na dystans, a tutaj już taki luz, możesz zabrać głos, więc ona się tak rozweseliła, mówię, ja bym chciała po prostu mieć świetną imprezę, świetnie się bawić. A ona to jej mówi, ten wójt, ty cię jeszcze będziesz bawić. Nie zrozumieliśmy tego do końca, co to jest, ale oni powiedzieli tak, więc było to przywitanie i wtedy stała się rzecz niezwykła, jakby oni wyłączyli te swoje łuczywka i zrobiło się kompletnie ciemno. I tylko ten gospodarz mówił, teraz widzicie, jak jest ciemno. A ktoś powiedział, nie widzimy. A on mówi, nie żartuj. No rzeczywiście można widzieć, że się nie widzi. To jest też prawda. Jego to dotknęło, bo jak ktoś obraża ciemność, to dla nich i teraz cię poruszajcie w ciemności. Więc myśmy zaczęli się poruszać, ale statycznie, znaczy trochę rękami. Ja zawadziłem właśnie tego Mariana, on powiedział ała. Z kolei jakaś tam pani, jakąś obcasem, bo miała bud na obcasie. One były dozwolone, ale po to, żeby dokuczyć osobom na obcasie, że właśnie będą grzęzły, więc nadepnęła jakiejś innej pani. Było tak, byliśmy zupełnie, a on mówi, a ten właśnie wójt, znaczy jego głos mówi, teraz widzicie, jak tu się dzieje. To znaczyło, że zobaczyliśmy, jak oni żyją. Ale nie wiedzieliśmy, czy to znaczy, że dobrze, że tak, że żyją dobrze, czy źle. I ja im mówimy, no widzimy, a ktoś powiedział też tak tym głosem, widzimy, ale jak, ale widzimy, jak się żyje, ale to dobrze, czy źle? A ten mówi tak, źle. No to to nas zupełnie zaskoczyło, bo to niby miało być cudownie, że my przychodzimy do nich tam na tą agroturystykę podziemną, ale ten, co powiedział źle, potem powiedział, haha, żartowałem. No czyli wiadomo, że dobrze. I potem przyszła taka, no, taka osoba, prawdopodobnie ich taki psycholog, jakiś taki wewnętrzny, która tylko na siebie taki snopek światła z łuczywka włączyła i zaczęła mówić takie porady. Mówiła mniej więcej tak, są tutaj państwo w sytuacji niecodziennej. Państwo sami tego chcieli, tak? I myśmy odpowiedzieli, tak, tak, państwo chcieli tego sami. Ta sytuacja ma wymusić w człowieku inne reakcje. Ona służy do tego, żeby każdy człowiek w nowej sytuacji potrafił reagować inaczej. A potem, kiedy wyjdziecie na powierzchnię, te skarby, które wynieśliście stąd, skarby w waszych sercach, mózgach i w waszych odruchach, przeniesiecie do życia codziennego. A teraz ta ciemność ma wam służyć, żebyście potrafili odnaleźć samych siebie. I to już na nas tak zaskoczyło, bo to tak trąciło takim jakimś, wiadomo, no tutaj psycholog, spotkać samych siebie w ciemności, trochę, prawda, takie obszary, no niewygodne, no tego się nie spodziewaliśmy. I nagle powiedziała któraś z pań, ale ja chciałam basen! I to było bardzo dziwne, bo spodziewaliśmy się, że ktoś ją wyśmieje, a ta psycholog powiedziała, oczywiście będzie basen dzisiejszego dnia wieczorem. I to jest właśnie punkt programu. I rzeczywiście, no, zaczęliśmy się sami siebie pytać, a teraz idźcie za tym pomponem. I znowu pompon się pojawił, oświetlony, ale my byliśmy głodni, tak? Bo nie było jakiegoś posiłku. A ta psycholog, która była tą przewodniczką, teraz mówi, ale na basenie będzie jedzenie. To się rymuje, więc wydawało nam się logiczne. I rzeczywiście doszliśmy i nagle patrzymy, to już było po 3-4 godzinach marszu. Ta pani w szpilkach zostawiła te szpilki, musiała iść na bosaka, tak ćłapała. Ktoś podejrzewał ją, że ma sandały, więc już był lekki taki dysonans, ale nie miała. I rzeczywiście przechodzimy i nagle jest coś, czego się nikt nie spodziewał. Normalny basen, wykafelkowany, kompletnie gotowy i to ze sztucznym prądem. Jak się okazało, prąd był prawdziwy, bo to był ciek wodny podziemny, który właśnie szedł naprzeciwko. I prawdą jest, że rzeczywiście no, to był jeden z lepszych basenów, na pewno pod ziemią. Natomiast kłopot był taki, że on nie miał wody w sobie, tak? Znaczy ta woda przelatywała i ta psycholog powiedziała, a teraz musicie zrozumieć, że żeby uzyskać wodę, trzeba ją zaprzeć. Chodziło jej o zapory, żeby zrobić zaporę. Nauczcie się robić zaporę. I rzeczywiście zaczęliśmy robić zaporę, żeby tą wodę zaprzeć w basenie i krótko to trwało, bo ciek był dość potężny, zaparliśmy i woda się podniosła. To był ciek dosyć ciepły, bo to były wody termalne, więc wszystko świetnie. Oczywiście jest pytanie, jak my to... Oczywiście, ale basen, dlaczego my to wszystko tak łatwo... Bo basen był podświetlany. Miał normalne podświetlenie, taki jarzeniowy, na tych kaflach wyglądał pięknie. Kafelki były co prawda, no takie
z takiej słabej ceramiki, z takiej powiedzmy z odzysku, jak się okazało, to oni gdzieś tam z hałd, z jakichś właśnie takich wysypisk śmieciowych, budowlanych pozyskują to, ale był całkiem starannie wykonany. I, a oświetlenie, no to nie pytaliśmy, ale nam się wydało to trochę nie fair, nie? Że tutaj są w ciemności, tu oświetlenie. No i potem było, a teraz, ta pani psycholog powiedziała, a teraz wszyscy do kąpieli, raz, dwa. No i to było dosyć trudne, bo raz, że byliśmy nieprzygotowani, że tak na raz, dwa, a dwa jest kwestia strojów kąpielowych, nie? Czy można, jak to w ogóle, jak się przebrać? Ale że jest ciemno, a właśnie przy basenie nie było, no to był kłopot. A ona powiedziała, a nie mówiłam, żeby wcześniej się przebrać w kostiumy? A myśmy odpowiedzieli, że nie mówiła pani. A ona mówi, no właśnie, to trzeba się domyślić, tak powiedziała. No i ktoś tam się chciał wywrócić, ona mówi, nie, teraz się nie wracamy. Można w ubraniach. I wszyscy żeśmy w ubraniach do tego basenu wskoczyli. I no, tego się nie da powiedzieć, ale tam rzeczywiście ta woda miała 60 stopni. Więc tak wskoczyliśmy, tak wyskoczyliśmy. Oparzeń nie było, bo to było na granicy oparzeń woda była, specjalnie tak było to przygotowane, a psycholog mówi, to po to, żebyście zobaczyli, jak może wyglądać życie. Czyli to zrozumieliśmy wtedy, że te w czasy podziemnej agroturystyki to są taki survival jakiś, to jest taki rodzaj no, antyrelaksu, ale bardzo pouczający. Część osób chciała oczywiście uciekać, już wychodzić, to z Wolbromia te osoby w dalszym ciągu, ale nie było już takiej możliwości. A ja zapytałem, ale gdyby komuś coś się stało, gdyby ktoś miał atak, ona mówi, wtedy są przewidziane różne możliwości. Czyli zrozumiałem, że jakby służby ratunkowe jakieś tam też pewnie są. Proszę Państwa, ja chętnie dalej opowiadał o tym, ale już naprawdę historia jest tak zawiła potem, że może w kolejnej radiowizji. Natomiast teraz czas na już powoli, myślę, taką dobranocną piosenkę opartą na tych elementach, które tam zasłyszeliśmy, na tej muzyce, która była przed spaniem puszczana, na tych elementach klarnetowych i na tym wszystkich. Myśmy też próbowali śpiewać tam piosenki takie turystyczne i rzeczywiście Marian wziął tak, bo, no może nie gitarę, bo gitar nie wolno było mieć, ale taki substytut gitary, taki jakiś, on to zrobił sam z deski, bo to nie, tam nie może być nic z fabryki, to musi być wszystko naturalne. A struny miał podobno zrobione z... No nie z Jovins, to byłby oczywiście głupi żart, prawda? Tylko z jakiegoś oplotu, ja nie wiem, o co chodziło. I zaczął śpiewać piosenki takie, które my świetnie znamy, prawda? Piosenki, które my świetnie znamy, takie turystyczne, więc śpiewał tak. Oczywiście nie tym brzmieniem. Hej, hej, gawenda, wesoło wędrujmy. Hej, 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 świetnie się czujmy. Obładuj się plecakiem, hej, i przed siebie idź, za siebie się nie oglądaj, zobacz jak z plecakiem pięknie wyglądasz, hej, 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 wesoło idź, nogi niech ci się zginają w kolanach, hej, na pewno dojdziesz do rana, hej, ho, ra, 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 tarari, ra, ra. Ognisko niech płonie, niechaj trwa, niechaj trwa. Wesoło obejmij siebie sam. Wesoło będzie nam, ajajaj. Hop, 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 hop. Ha, 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 ha. Piosenka turystyczna gra. Ha, ha, ha. Hop, 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 hop. He. Ha, 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 ha. Piosenka turystyczna sama gra. Tak śpiewał Marian. My próbowaliśmy wejść w ten taki rytm, ale pani psycholog powiedziała, te wasze naziemne głupoty. Powiedziała tak, jakby deprecjonując tę właśnie taką radosną sztukę. I teraz powiedziała to, teraz posłuchajcie. I rzeczywiście zaserwowali nam, ja nie wiem jak, może od tego niemieckiego potomka, tego... Klausa Schulze może, ale takie zupełnie niespotykane rzeczy, no naprawdę warto się temu przyjrzeć, bo rzeczywiście, no cóż.
ciemny świat, o ciemny świat. Ma trochę zalew, więcej wad. Podziemny świat, podziemny świat. Ma trochę zalew, więcej wad. Do podziemnego świata możesz wejść tylko jeszcze, jeśli nie lubisz tego, co na górze. My mówiliśmy wtedy, że nie, my właśnie lubimy tego, chcieliśmy, a on... Taką muzykę dosyć męczącą nam tam puszczali. I to trochę było też taki rodzaj, no, przygotowania na trudne doświadczenia, które tam właśnie były, to może w kolejnym odcinku. Ale później na dobranoc, i to warto jest sobie zapamiętać, był taki utwór i on nas rzeczywiście nastroił, że mogliśmy po tych wielu, to była kolejna noc, po tych wielu wrażeniach zasnąć. Ja pozwolę sobie teraz Państwu zaprezentować ten utwór już na dobranoc. Przepraszam, że nie czytałem Państwa komentarzy, ale ta historia była tak... Naprawdę tak to przeżywałem, że nie byłem w stanie. Teraz chętnie pozdrowię Państwa, pana Mateusza, pana Andrzeja. Weź pochodnie, będzie swobodnie. Cieszę się, że Państwo są z nami, mimo że z nami, znaczy z Radiowizją i z tymi przygodami, mimo że naprawdę długo, przez 2 tygodnie mi nie było. Za tydzień może będzie znowu Radiowizja. Myślę, że będzie, raczej będzie. I w związku z tym dobranocka dla Państwa prosto z agroturystyki podziemnej. Oni mają takie jakieś rodzaje głośników agrowłókninowych, jednak stąd się dobywa skądś. Trudno powiedzieć, jak to będzie. Pan Marcin Myślichowski pisze, przyjąłeś zakład, ile osób wytrzyma do końca, czy jak szybko uda Ci się zejść do braku oglądających. Panie Marcinie, ja planuję taką radiowizję, to zdradzę, że będę grał tak długo, aż będzie jedyny jeden oglądający. Nie wiem, kiedy to będzie, ale to będzie taki challenge i zobaczymy, może pan Marcin właśnie wytrzyma do końca. Zobaczymy. A teraz dobranocka. Śpijcie dzieci, śpijcie smacznie, jutro nowy dzień się zacznie. Podziemne jedzcie warzywa, owoce, podziemne spędzajcie noce, bo nad ziemią może być różnie, jeszcze jakaś burza się zacznie. Na przykład... Jutro nowy dzień się zacznie. Dobranoc bardzo.